No, udało nam się złapać jeszcze ostatnie słoneczne dni tej jesieni. Siedzimy w Parku Skaryszewskim z Włodim, tuż po premierze długo oczekiwanej płyty. No, 9 lat od poprzedniej solówki. Dlaczego aż tak długi okres? No wiesz, w międzyczasie inne rzeczy też mi zajmowały głowa, że nie jestem takim typowo solowym MC, to się złożyło. Wiesz, dwie płyty Molesty, jedna płyta Parias, dużo jakichś fitów i tak dalej, więc gdzieś to się razem zsumowało. No i między innymi jakieś dość długie rozłożenie w czasie pracy nad tym albumem z przerwami i tak dalej. Ale to już jest za mną. A też jakoś tak ogólnie przy solówkach podchodzisz właśnie mega selektywnie, bardzo długo ci idzie praca, bo pamiętam, że i przy pierwszej solówce była długo zapowiadana, prawda? Mhm. I teraz długo jakby ją robiłeś. Mhm. I z czego to wynika? Czy jest to po prostu to, że właśnie, że miałeś inne projekty, czy to, że do solówek podchodzisz tak właśnie mega, mega przesiewowo i to musi być best of the best? Best of the best oczywiście, natomiast też duży wpływ ma uczestnictwo w projektach, bo wypruwam się w pewien sposób jakoś tam tekstowo i pomysłowo i technicznie i musi minąć jakiś czas, żeby ta świeżość wróciła moim zdaniem, jeżeli chodzi o mnie, oceniając siebie samego, nie? I dlatego tak to jest. Wiesz co, no, następną płytę, którą będę robił, na pewno nie będę czekał na nią 9 lat, ani 2, 3 i tak dalej. A to tak się złożyło i to był najfajniejszy moment, żeby ją teraz zrobić teraz, nie? A też tak jak nawet jak zostawimy Jak Nowonarodzony z tą płytą, to jest jedno podobieństwo, mianowicie te twoje solówki są bardzo krótkie, prawda? Jest te 10 numerów, taka długość, żeby się na winyl zmieściła jeszcze. I też z czego to wynika właśnie? Z tego, że wolisz dać mniej, ale mocniej, czy po prostu wolisz słuchać krótszych płyt i jakby... No tak jak Illmatic, tak uważasz, że najlepsze płyty to są te, które nie mają za dużo filerów i nie są zbyt rozbudowane. W moim przypadku podobają mi się takie właśnie formy krótkie, czyli sprecyzowane mocno. Lubię słuchać na przykład mocno rozbudowanych płyt też, które nie skupiają się na jakiejś silnie związanej ze sobą koncepcji i mają tych utworów 20 kilka lub więcej nawet czasami. Natomiast taki pomysł gdzieś tam się skroił i jako konsekwencja następnej płyty, żeby też to było 10 numerów. No i druga opcja, że bardzo selektywnie w tym przypadku akurat podchodziłem do rzeczy i kilka kawałków, które zaczynałem albo które gdzieś w połowie okazywały się czymś niepasującym do całej reszty, po prostu zostało, no i tyle. I też jest coś takiego, że obecnie wiele osób twierdzi, że żeby jakoś tam utrzymać uwagę widza, trzeba cały czas się... Widza, no słuchacze już przez tą kulturę klipów mówię o widzach. Tak. Że trzeba cały czas się pokazywać. Machine Gun Kelly powiedział, że jeżeli teraz jakiś raper przez rok się nie wyświetla z nowymi numerami, to już go nie ma w Stanach. A ty tak sobie siedzisz z boku, prawda, i po prostu co jakiś czas atakujesz. I też z czego to wynika? Że masz takie podejście może bardziej jak Schoolboy, który mówi, że on na przykład nie lubi robić mixtape'ów, bo nie robi półproduktów, tylko robi po prostu taką płytę, żeby ludzie jej słuchali dużo, a nie musi robić dużo rzeczy. No podzielam zdanie Schoolboya właśnie. Jakby, wiesz, nawet nie staram się znaleźć jakiegoś środka między czymś takim udzielaniem się wszędzie i w każdym momencie. Nie uważam, że to jest też zła metoda. Na przykład bliższa mi jest taka, którą wymienił właśnie Schoolboy. Skupienie się na konkretnym materiale, nadanie mu konkretnego sznytu i nie bawienie się w jakiejś zapowiedzi typu mixtape na cudzych bitach i połowę na swoich i zwrotki, które nie weszły, to też zajmuje czas. Jeżeli masz na to czas i masz się tym zajmować, jest to atrakcyjne, spoko, nie ma czasu, nie ma sprawy, ale mi akurat jakoś jest trudno temu cokolwiek poświęcić. Nie miałbym na to pomysłu. I bardzo dużą zajawkę we mnie wzbudza coś, co sobie już wyobrażę, co będzie miało, nadam temu jakiś status konkretny. I wiem, że biorę się za coś porządnego, nie? A też powiedziałeś, że długo trwały prace ogólnie nad płytą. Jestem ciekaw, ile nad samą warstwą tekstową, bo słuchaj, że jakby jest bardzo dopracowana i tak jak Marcin Flynn napisał w recenzji, że zwrócił uwagę, że na tej płycie tak naprawdę nie ma zbędnych wersów, że wszystko jest tak, nawet w tej warstwie tekstowej mocno przesiane, wyciągnięta taka esencja. I czy długo jakby siedziałeś nad tymi tekstami, czy to już po prostu jak poszło, to poszło? To niewykalkulowane jest. Niektóre teksty pisałem długo i niektóre pisałem od ręki na przykład, wiesz, i to też zależało od danego czasu i na przykład od tego, ile czasu już miele dany beat. Czasami się zdarzało, że beat wybrałem pół roku temu, nie napisałem nic do tego beatu, słyszałem go już setki razy i za tym setnym razem nie byłem w stanie wywołać w sobie jakiejś emocji do napisania. Odkładam go na 2-3 miesiące, zapominam o nim i znów jest świeży dla mnie i wtedy tekst powstaje szybko, w jakimś tam krótkim czasie.
jak sobie rozkładam jakąś koncepcję, w której na przykład gubię wątek, albo chciałbym, żeby ten wątek był bardziej rozbudowany lub skomplikowany, lub gdzieś się kończył w inny sposób, ciekawiej, też zostawiam czasem tekst na chwilę, żeby nabrał jakiegoś, wiesz, czasu, żeby odtajał od tego myślenia wciąż. Wracam i często znajduję to, co chciałem. Nie? Taka jest moja metoda, jakby podejście do tego. Ta płyta ma też taki swoisty koncept, tylko bardziej bym go nazwał szkieletem, prawda? Ten tytułowy Wszystko z dymem, a widziałem też komentarze internetowe, że ale szkoda, że Włody nagrał płytę tylko o jaraniu. Jakby się odniósł do takich opinii? No, nie wiem, wiesz co, no każdy ma prawo interpretować muzykę jak chce. Jeżeli widzi ten aspekt i wątek jarania tylko i wyłącznie, no to widocznie tak ją odebrał. Nie przeszkadza mi to kompletnie, natomiast chyba nie miałem takiego celu, to jest gdzieś takie spoiwo tego wszystkiego i nieodłączny element. Właśnie w związku z tym elementem zapytam, czy mógłbym sobie jointa odpalić, nie będzie ci przeszkadzało. Więc po prostu no, jest to jakiś taki luźno wiążący się dym płynący między utworami, które zawierają moim zdaniem treść, nie tylko związaną z jointem. Znaczy, jak tak patrzymy, to można powiedzieć, że jesteś w wielu aspektach zawieszony między starą a nową szkołą. I brzmieniowo na tej płycie jest sporo tych starych wpływów, ale jest też sporo nowych. Przykładowo, nie wiem, zapałki mega cloud rapowo brzmią, prawda? I zarazem tak samo widać to w tekstach, prawda? Jak się słucha, na przykład wielu raperów mówi, że jesteś ich pierwszym ulubionym raperem, prawda? Między innymi VNM i Białas tak mówi. Ty znowu odwołujesz się do Bisha, Tetrisa, Rasa na płycie. I jak się czujesz? Czujesz, że właśnie jesteś tak gdzieś zawieszony między tymi dwoma pokoleniami i w każdym czujesz się dobrze, masz jakiś tam wspólny wątek? Tak, jakbyś odpowiedziałeś na pytanie. Dokładnie takie mam odczucie i czuję się bardzo dobrze i super. Jara mnie w ogóle to jakby moment przejścia z jednego stylu w drugie, powroty i znów przejścia do nowych rzeczy. Czuję się takim oldschoolowcem, który się bardzo dobrze czuje w tym, co nadchodzi, wiesz, nie stawiam się murem na wpływy tego, co jest nowe, bo uważam, że to jest w ogóle bezsensowne i nie bawi mnie to, po pierwsze, muzyka musi mi dawać zabawę, jeżeli coś tłukę non stop w ten sam sposób, przestaje mnie to bawić, gdy przestaje mnie to bawić, szukam jakiegoś elementu, który tą zabawę uatrakcyjni i to są między innymi właśnie wpływy tego, co się dzieje w muzyce. A to też wynika z samo z siebie, bo po prostu analizuję muzykę pod każdym względem, czyli tekstowym, nie wiem, tym, co się zmienia w aranżacjach, w bitach, w tematykach tych bitów, w tempach kawałków i tak dalej. To wszystko tworzy jakąś taką całość, która daje mi to poczucie estetyki i tego, że jestem w tym, w grze, wiesz, że po prostu śledzę to, co się dzieje, nie? No to właśnie, z tych takich nowych trendów, brzmień postaci, kto ci najbardziej trafia w gust, kto ci najbardziej jakby zaintrygował swoim świeżym podejściem? Najbardziej, może tak nie powiem niczego, lubię takie zespoły jak Under Chivas, lubię takie zespoły jak Flatbush Zombie, jeżeli chodzi o Nowy Jork, New York, jak oni siebie nazywają. Pro Era też jest ciekawym tworem, jeżeli chodzi o Joe Badassa, który w sumie wypromował całą tą ekipę, reszta nadal gdzieś tam jest w jego cieniu i to dosyć sporym. Mógłbym dużo wymieniać. Lubię też takie rzeczy, na przykład jak Ugly Heroes, którą płytę słuchałem w kółeczko i wiesz, po prostu jest zajebista płyta. Płyta z Hullboy Q ostatnia, z takich bardziej undergroundowych rzeczy to jest Rudobrody, Aaron Cohen na przykład, którego kawałki uwielbiam. To jest mega takie slow flow, które już jest chyba nieakceptowane chyba przez setki ludzi. Nie wiem, co tam mogę jeszcze wymienić z fajnych płyt, których ostatnio słucham. Lil BB na przykład, Free Crack 2, 1, to są rzeczy, w których tam znajduję dużo, dużo fajnych muzycznych tak, inspiracji albo podróży, na przykład cały ten drill chicagowski jest taką nową formą, nie wiem, tych trapowych brzmień, przerobioną właśnie na ich brzmienia, to też widzę te zmiany albo charakterystykę, którą nadali w danym mieście tej muzyce. To są rzeczy, które gdzieś tam mnie ciekawią na dziś. Nie? Jeżeli chodzi o nowe projekty starych graczy, to kto jeszcze jest w stanie utrzymać Twoją uwagę? Czasami płyty Stylesa P, które uważam, że jest tragicznie dobiera bity, natomiast ma zajebiste teksty i fajnie to wszystko płynie. No, bardzo mi się podoba minimalistyczny projekt Step Brothers i cały czas produkcje Alchemista i Evidencja są jakby moimi topowymi produkcjami gdzieś tam razem z innymi, do których się zawsze odnoszę, nie? Robiąc cokolwiek swojego. Czekam na taki projekt Prodigy'ego z Mobb Deep, który wychodzi teraz gdzieś, widziałem reklamówki z jakimś młodym gościem, Bodega Bums się nazywa chyba ekipa, nagrywają coś wspólnego razem całkowicie, nie jest to już jeden utwór,
uważam Prodigy'ego za gościa, który gdzieś tam się rozmyła jego cała ta droga. Jest jeszcze w nim mega potencjał do nagrywania zajebistych rzeczy, jeżeli chodzi o starą ekipę. Rickon na przykład. Uważam, że jego nowy album może być zajebisty. No na Doktora Dre Detox to już na pewno nie czekam, bo wątpię, żeby to w ogóle kiedykolwiek wyszło. Może w bonusie do nowej linii słuchawek będzie. Na przykład. Czekaj, coś mi jeszcze próbuję przejść przez myśl, co takiego świeżego jeszcze może być. No nie wiem, czy mogę uważać to za oldschoolowca, ale na przykład płyta Black Milka, No Poison, No Paradise jest zajebistą płytą, też mi się bardzo podoba. Większość rzeczy, które robi wykręt Danny Brown, też lubię, bo to są takie, które graniczą gdzieś też z taką szorstką elektroniką, którą kojarzy z Detroit, z różnymi twarzami Detroit, z house'em, elektroniką i rapem, nie? I tak dalej. Można powiedzieć, że wywołałeś też kolejne pytanie, o które chciałem zahaczyć, wymieniając ksywki, mianowicie Beat Evidence'a. I czy poniekąd, jeżeli chodzi o układ płyty, miał to być też przejaw tego triumfu, ten beat Ewa na otwarcie w Trudy Triumph? Tak, no tytuł jest adekwatny do otwarcia płyty, jakby to jest, też spełnia kilka takich aspektów, czyli tekstowo w tej płycie, w tym numerze powiedziałem coś takiego, że uważam, że to jest fajne na otwarcie płyty. Beat, który spełnia jedno z moich takich hip-hopowych marzeń, którym było właśnie jakaś kolaboracja z tym, że raperem i producentem. I adekwatny też do w ogóle do całości. I tyle. W sumie beat jest bardzo fajny. Uważam, że na tle innych beatów na płycie może nie jest aż tak dobry, bo uważam, że ta reszta ich jest dużo bardziej technicznie zrobiona i można powiedzieć, że nawet lepsza, ale to jest, on ma w sobie tą perełkę i tą energię, która jest dla mnie najważniejsza jakby na razie. W ogóle, bo tak z tego co pamiętam, mówię, że dość też spontanicznie doszło do tego, że ten beat od Evidence'a uzyskałeś, tak? Że pierwotnie był jakiś tam temat numeru wspólnego, a skończyło się na bicie, tak? Temat numeru wspólnego był tylko w mojej głowie, to było jakby, wiesz, marzenie znaczy, moje. No tak, wyjściowy temat. Tak, gdzieś tam chciałem uruchomić wszystkie kontakty możliwe, jakie tam mogłem, żeby to zrealizować. Przy okazji Up to Date, na którym występował Evidence, miałem okazję, co dziękuję mojej koleżce z Biegostoku, Francowi, który umożliwił nam kontakt przez to, że odebraliśmy go razem z lotniska. Zostaliśmy poznani razem, pomogliśmy Evidence'owi ogarnąć pewne rzeczy w Warszawie. Poczuł się przez chwilę dobrze w naszym towarzystwie. Mieliśmy jeszcze wtedy z Personem sklep, zaprosiliśmy go na chwilę do sklepu. Pogadaliśmy, spędziliśmy tam 2-3 godziny rozmawiając o muzyce i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie wyjął laptopa, my puściliśmy mu swoje rzeczy, on puścił nam wtedy jeszcze Dilated People, które nie wyszło, które jest obecnie teraz chyba po premierze miesiąc lub dwa. Niektóre kawałki. Podobny okres oczekiwania. Tak, nie. Kilka kawałków ze Step Brothers, którego też jeszcze wtedy nie było. No i zaczęła się taka jakby moja rozmowa na temat współpracy, gdzie wyjaśniliśmy sobie, że tam nagrywanie wspólnych zwrotek, już mówiłem wielokrotnie, to według niego jest taka rzecz taka nie do końca stuprocentowo prawdziwa, więc pomyślałem, że zajebiście byłoby mieć produkcję. Też wyraził na to wiesz, aprobatę i powiedział, że to jest najfajniejszy pomysł, bo on daje siebie. Ja daję siebie i nie ma tutaj nic, do czego musielibyśmy się zmuszać. Włączył, wybrałem, zapytałem, czy będę musiał za to zapłacić. Usłyszałem, że nie. Następna miła informacja, więc wiesz, no, ciekawa akcja. Bardzo, bardzo osobliwa sytuacja. Teraz poniekąd chciałem też nawiązać do pogody, którą dzisiaj złapaliśmy, ale tak po części, bo jak jeden z Twoich singli wychodził, bodajże to było jeszcze w sierpniu, zobaczyłem tytuł Włodzi w słońcu, no wiadomo, jakiś letniak pójdzie totalny. Tymczasem klimat jest totalnie inny i czy była to też, można powiedzieć, lekka prowokacja z Twojej strony właśnie tym tytułem i tą datą publikacji, że wychodzi numer w słońcu w wakacje i jest mega ciężki, mroczny. No, lubię bawić się kontrastami i słowem, więc wiesz, zamierzony efekt, który odczytałeś, był jakby, to chciałem osiągnąć. Więc o to mi mniej więcej chodziło. Sam beat jest dobrany specjalnie w ten sposób, jakby adekwatnie, jakby w kontrze do tytułu. Natomiast tekst też wyjaśnia, że nie jest tak za bardzo wszystko w słońcu. Taki miałem zamiar, dokładnie. No ogólnie, jak tak sobie teraz słuchasz już, nie wiem, no prawie miesiąc, można powiedzieć, po premierze, to który numer jest Twoim ulubionym z całego Wszystko z dymem? Masz jakiś taki faworyt, który już, jak opadły emocje z premierą, najlepiej wytrzymuje tą krótką próbę czasu? No podzielam zdanie ludzi, też chodzi o numer Zapałki, wiesz, i widziałem, że chyba najfajniejszy odbiór ma ten numer, natomiast moim takim równi z tym numerem, może troszeczkę bardziej, lubię pod numerem trzecim, nie?
To jest mój taki faworyt, który dał mi najwięcej radości i zabawy, jak żeśmy go robili z Brzydalem. No też ja się dołączę do zapałek, też mój ulubiony numer z płyty. Ale tak jeszcze przechodząc trochę do treści Guzika, można powiedzieć, że obecnie jakby jesteśmy zalewani wszędzie obrazem, krzykliwymi jakby przy różnymi aspektami, klipami i tak dalej, a ty jednak cały czas siedzisz, powiedzmy, obok, tak trochę z boku tego, nawijesz o tych ciuchach No Logo i tak dalej. Jak się właśnie czujesz w tej kulturze teledysków, krzykliwych statusów facebookowych, przepychania się, powiedzmy, w kolejce po uwagę słuchaczom? Wiesz co, no to jest jakby konieczność czasów obecnych. No, staram się na tyle, na ile mogę korzystać z tego, bo to też ma swoje dobre strony i kiedyś, żeby dotrzeć w ogóle do słuchacza, musieliśmy spełnić wiele innych warunków i na przykład dogadywać się z ludźmi, albo liczyć na dobrą wolę ludzi, którzy cię okazywali, mimo to, że byłeś dobrym wykonawcą, raperem, muzykiem, kimkolwiek, mogłeś się nigdzie, nigdy nie pokazać, nie mieć takiej możliwości. Taka wszechobecność i codzienność jakby w takim przypominaniu o sobie jakby to jest mi obca. Nie? Uważam, że znalezienie takiego środka i nawet nie szukanie go, tylko po prostu bycie w zgodzie z sobą. Korzystanie z tego wszystkiego na tyle, na ile czujesz się, że jesteś w tym prawdziwy i nie przeszkadza ci to tak naprawdę. Jeżeli ktoś codziennie robi zdjęcia, sprawia mu to przyjemność, wrzuca je z każdej sytuacji i jakby wiesz, i pieczętuje to wszystko czymś takim, to spoko, to jest ciekawe. Ja też śledzę Instagramy raperów i ludzi, sprawdzam sobie te zdjęcia, jakby nie pomijam tego. Nie jest to dla mnie czymś takim, gdzie stawiam opór przeciwko temu, nie, w żadnym wypadku. Natomiast no, staram się jakoś nie przesadzać, nie wyskakiwać z lodówki w każdym momencie, nie mieć, kurde, wiesz, teledysku co dwa tygodnie i tak dalej, 7 remiksów i 5 tysięcy sponsorów. Natomiast też to jest sytuacja nieunikniona i w Guziku też tam mam takie wersy, w którym mówię, że zdaję sobie sprawę z sytuacji, jaka jest, że dominuje tutaj jakby obecność sponsorów i ich nawet natarczywość albo ich wpływ na to, jak te teledyski mają wyglądać, jak dany raper ma wyglądać, jest dość duża i że się przeciw temu sprzeciwiam, ale też w pewnym wersie mam powiedziane, że jakby no zakładam, że nie ma innej opcji i czasami w pewnym stopniu muszę nagiąć swoje poczucie estetyki, które do końca pozostaje takie same, nie? Tak zawsze trzeba było i trzeba gdzieś te kompromisy zawierać. No tak, tylko trzeba umieć znaleźć, znaczy w moim przypadku chcę znaleźć tą granicę, żebym nie czuł niesmaku w stosunku do siebie i do swoich działań, wiesz, to jest ważne, żebym nie musiał się czegokolwiek wstydzić, nie? No i też, czyli bardziej stawiasz na wywołaniu w słuchaczu uczucia niedosytu, tak? Tak, żeby czekał i po prostu jak coś będzie, żeby uwaga była zwrócona. Niedosytu i poczucia jakiejś estetyki, żeby to zadowalało w jakiś sposób taki niewytłumaczalny. To jest dla mnie. Jeżeli ktoś nie umie do końca określić, dlaczego mu się to podoba, a mu się podoba, to jest to, co chciałem osiągnąć. To nieuchwytne coś, tak? Tak. No to jest ten element, taki pierwiastek chyba we wszystkim. Najważniejszy, nie? Powiedziałeś też, że nie chcesz zalewać co dwa tygodnie te dyskami, ale jeszcze jakieś klipy planujesz z płyty? Tak, chcielibyśmy zrobić klip do zapałek i jest jakiś tam rzucony pomysł ode mnie w stronę wytwórni. Szukamy ekipy, z którą to zrobimy. Był w planie teledysk do Chmury Drapacze. Zobaczymy, czy jesienna aura jeszcze się tam utrzyma na tyle, że będziemy mogli to zrobić, ale myślę, że do tych dwóch kawałków będziemy kombinować z obrazem. Dobra, no to czekamy na efekty i czekamy na to, żeby kolejny album pojawił się szybciej niż w roku 2023. Zajebiście, dobra. Coś jeszcze na koniec chcesz dodać? Pozdrawiam wszystkich, dzięki za zajebisty wywiad. Tyle. No, dzięki. Siemanko.